Dziękuję. No to ja się nazywam Piotr Wódzki, tak już zostało powiedziane. Porozmawiamy sobie dzisiaj troszkę o uwierzytelnieniu i zarządzaniu sesją. Też w kontekście właśnie Java Enterprise Edition. Trochę o mnie, czyli tu już jest w zasadzie 14 lat doświadczenia z systemami webowymi w różnych rolach. Głównie w Javie i głównie w Java Enterprise Edition. Gdzieś tam w międzyczasie się przewinął certyfikat bezpieczeństwa CISP. No i w tej chwili jestem CTO, tak szumnie mówiąc, w JLabs. Prywatnie trochę na rowerze jeżdżę, czasem na rowerze szosowym. Okej, okay. Temat wykładu jest uwierzytelnianie i zarządzanie sesją. Co koreluje z takim tematem określonym przez OWASP jako Broken Authentication and Session Management? Oni to grupują w jedno i stąd ja też to zgrupowałem w jedno i stąd na tej podstawie został wykład zrobiony. Więc tak, co to jest OWASP? Projekt otwarty zajmujący się bezpieczeństwem aplikacji webowych. Oczywiście nie tylko w Java, ale chodzi o aplikacje webowe. Każdy tam może coś od siebie dodać, jest to tak bardziej na zasadzie licencji open source. Authentication, uwierzytelnienie, czyli musimy udowodnić, że jesteśmy tym, za kim się podajemy. No i sesja. W przypadku aplikacji webowych mamy protokół HTTP, który jest bezstanowy, jak wiemy, no więc potrzebujemy sesji do utrzymania konwersacji między użytkownikiem, między przeglądarką a serwerem aplikacyjnym. No i czasem ta sesja z uwierzytelnieniem koreluje, czasem nie. To znaczy sesja, też wspomnę o tym, bo nie jest to jakby, nie jest to wiedza powszechna, choć dość oczywista, czasem sesja występuje bez uwierzytelniania, bez logowania. Okej, tak jak wspominałem, OWASP zajmuje się bezpieczeństwem aplikacji webowych. Te rodzaje ataków, te rodzaje podatności są klasyfikowane w tej chwili na drugim miejscu w takiej liście OWASP-u 10 najbardziej popularnych podatności w aplikacjach webowych. I co ciekawe, w ostatnim czasie ta podatność wskoczyła na drugie miejsce, wypychając stamtąd cross-site scripting, więc chyba bardziej umiemy się zabezpieczyć na cross-site scripting niż na tą podatność. I kilka jakby przykładów z różnych raportów na temat tego, jak te zagrożenia występują. Oczywiście nie chodzi mi o to, żeby teraz analizować sposoby powstawania tych raportów, natomiast pokazać wam, że no, faktycznie takie coś jakby istnieje i nie jest to sztuczny problem, który gdzieś powstał na uczelni i ktoś sobie na ten temat dyskutuje bez odzwierciedlenia w rzeczywistości. I tak, wychodząc od jakby z wyższego poziomu na temat sposobu uwierzytelnienia, czyli to jest coś, co wiesz, coś, co masz, albo coś, czym, kim jesteś. W przypadku, gdy chcemy dobrze uwierzytelniać naszych użytkowników, powinniśmy wybrać dwa. Z reguły w aplikacjach występuje jedno. Czyli coś, co wiesz, to tak naprawdę sprowadza się do jakiegoś loginu, hasła. Coś, co masz, są to zarówno przedmioty, takie jak na przykład tokeny RSA, czy jakieś tam fizyczne klucze, takie rzeczy, ale są to też jakieś takie bardziej logiczne rzeczy typu jakieś zdrabki, hasła jednorazowe. Nie zawsze zdrabka jest hasłem jednorazowym, stąd tutaj to rozróżnienie. No i w pewnym sensie to jest jakby też to, co się posiada, to są też kody SMS-owe, one tutaj tak jakby nie są idealnie, ale akurat pasują. No i biometryka, czyli coś, czym, kim jesteśmy,
skanowanie dłoni, odcisków palców i tak dalej, i tak dalej. Teraz kilka słów o sesji. Tak jak już mówiłem, HTTP jest bezstanowy, sesja implementuje stan. Jest to reprezentacja użytkownika po stronie serwera. Identyfikator sesji powinien być unikalny, jest przekazywany jako cookie z reguły, co w praktyce sprowadza się do headeru, lub jakiś URL rewriting, czyli dodawanie tego ID do URL-i. Czasem są też jakieś inne metody stosowane. W Javie przeważnie to wygląda przeważnie zidentyfikowane za pomocą JSession ID. Wystarczy sobie to gdzieś znaleźć i to najprawdopodobniej będzie sesja. No i to mniej więcej tak wtedy wygląda, czyli tutaj jest komenda HTTP ustawiająca cookie z ID sesji. Mamy kilka ataków na mechanizmy uwierzytelnienia i sesję. No i możemy mieć oczywiście atak brute force, tak, czyli próbujemy różne kombinacje losowymi wartościami, najłatwiejszy do przeprowadzenia, o najmniejszej skuteczności. Możemy zastosować też słownikowy, czyli próbujemy różnych słów, które użytkownicy teoretycznie mogli użyć, domyślając się, że użytkownicy rzadziej będą używać losowych ciągów znaków, a jednak częściej będą używać słów. No i możemy też próbować jakieś połączone, tak, ala 1, ala 2, ala 3 i tak dalej, i tak dalej. Możemy też oczywiście atakować sesję brute force'em i tu w przypadku, gdy sesja jest kiepsko zaimplementowana, a mamy dostatecznie dużo czasu, możemy zgadnąć klucz. Oczywiście możemy login i hasło, to jest wiadomo. Możemy też na klucze związane z szyfrowaniem wszelkiego rodzaju. W przypadku, gdy mamy słabą kryptografię, no i te klucze są na tyle proste, że komputer jest w stanie wygenerować dostateczną ilość kluczy i dostatecznie szybko to sprawdzić. I możemy też brute force'ować, co ciekawe, mechanizmy powiązane. Natomiast tu akurat w tym przypadku muszą się pojawić jeszcze jakieś inne błędy, czyli na przykład możemy mieć mechanizm odzyskiwania haseł, w którym klikamy, że zapomnieliśmy hasło, podajemy nazwę konta, gdzie zapomnieliśmy hasło, podajemy nowe hasło i na przykład odpowiadamy na pytanie twoja ulubiona marka samochodu. No jeśli to jest tak zrobione, no to jakby metodą prób i błędów na pewno w portalu, w którym jest na przykład milion kont użytkowników, gdzieś prędzej czy później sobie w jakieś konto pocztowe trafimy. Podsłuchanie sesji. My po prostu podsłuchujemy, jeśli jest taka możliwość lub umiemy to zrobić. No i podsłuchany identyfikator używamy. Oczywiście sposobów podsłuchiwania jest sporo. Jest taki rodzaj ataku jak replay atak. Między innymi do niego należy właśnie podsłuchanie sesji. Natomiast jest to jakby takie szersze określenie, bo możemy jakby podsłuchać więcej rzeczy i nawet czasami nie wdając się w to, co to tak naprawdę jest, czy podsłuchaliśmy sesję gdzieś biegnącą w formularzu, czy w jakimś headerze, czy podsłuchaliśmy jakoś spreparowany login, hasło, bo czasem są takie metody, że zanim login, hasło przepłynie do serwera, jest w specjalny sposób preparowany w JavaScriptie, a nie zastanawiając się tak naprawdę, co to jest, możemy tego ponownie użyć i dostać dostęp. Mamy też session fixation atak. I to jest dość ciekawy atak, bo oczywiście wymaga pewnego błędu na serwerze, natomiast może działać, tak? I teraz atakujący musi w jakiś sposób przekonać ofiarę, żeby kliknęła na link, który on prześle. W tym linku może być właśnie, czy musi być ID sesji, które sami sobie nadajemy, tak? Może to być ABCD nawet.
atakujący, klikając na taki link, wchodzi na serwer. Jeśli na serwerze pojawia się błąd, serwer nie weryfikuje kluczy sesji, czy takie posiada, czy nie, dodaje to do puli sesji, uznając, że ten klucz sesji jest dobry. No i potem ofiara wykonuje jakieś operacje na tym portalu, na przykład loguje się. Jeśli tu mamy kolejny błąd, że klucz sesji nie jest zmieniany po zalogowaniu się, a to dość często występuje, no to tak naprawdę ktoś nadając ten jakiś klucz sesji, uzyskuje uprawnienia w wyniku tego, że tam były błędy, no bo wysyłając ten link do ofiary, my wiemy, jaki jest klucz sesji, możemy go użyć. Możemy oczywiście ukraść klucz sesji, o session sniffing już mówiłem, ale możemy też zastosować na przykład cross-site scripting, albo możemy mieć fizyczny dostęp do urządzenia, znaczy fizyczny w sensie takim, że to jest fizyczny dostęp, lub w sensie takim, że na komputerze ofiary jest zainstalowany jakiś na przykład trojan lub inny wirus. Tutaj właśnie, jeśli chodzi o fizyczny dostęp, no to jest taki rodzaj ataków, jak tu się nazywają session expiration, czyli związane z niewygasaniem tak naprawdę sesji. No i tu oczywiście mamy tak, mamy błędy implementacji mechanizmu wyloguj, zrobione, ale nie działa. Są aplikacje, w których jesteśmy zalogowani po wsze czasy, więc nawet nie trzeba nic przejmować, wystarczy jakby siąść do komputera, w którym ktoś kiedyś używał aplikacji, na przykład Facebooka, no i już sobie przeglądamy jego konto bez większego wysiłku. Należy pamiętać, że w wielu przypadkach, o tym jeszcze troszkę parę słów później, jakby zamknięcie przeglądarki nie powoduje wylogowania z aplikacji. Mamy kilka obszarów, które są warte zainteresowania przy zabezpieczeniu. Wszystkie sobie omówimy. I to jest tak, złożoność haseł, przechowywanie haseł, mechanizm odzyskiwania hasła. Taki temat jak ponowne uwierzytelnienie dla krytycznych operacji, tak żeby podsłuchanie sesji nie, znaczy żeby klucz sesji nie dawał nam już pełnych uprawnień. Oczywiście szyfrowanie, komunikaty błędów, zabezpieczenia przed brute force, poprawna implementacja sesji, obsługa cookie, no i wszystko co związane z infrastrukturą. No i co? Poprawne hasło to takie, które trudno zgadnąć, jest łatwe do zapamiętania i jest zmieniane odpowiednio często. Tak? I tu możemy sobie wybrać trochę reguł, czyli mamy jakieś tam pule znaków, z których możemy wybierać hasła, mamy jakieś reguły odnośnie długości, odnośnie występowania znaków ilościowego, na przykład musimy mieć 5 cyfr. Możemy mieć też reguły jakościowe, czyli po cyfrze musi być kropka albo kreska, no i że możemy też zmieniać hasła co tydzień, tak? No i w efekcie tworzący system uważał, że powstaną hasła takie jak tu wyżej, a użytkownicy zawsze sobie coś wymyślą albo zapiszą na żółtej karteczce, albo zastosują taką przeplatankę jak tutaj, tak? Jeśli system nie pamięta starych haseł, dwa hasła nam wystarczają, żeby przez 5 lat logować się do domeny Windows bez problemów. Okay. Przechowywanie haseł w bazie danych to jest dość ciekawy temat z tego względu, że czasem aplikacje są w tym miejscu albo w ogóle niezabezpieczone, albo są zabezpieczone jakby za bardzo, jednocześnie zapominając o innych elementach aplikacji. Możemy hasło w bazie przechowywać w plaintekście. Wady są oczywiste. Zaleta jest taka, że można te hasła przejrzeć, zrobić z nich statystykę, można sprawdzić, kto ma słabe hasło i mu na przykład zablokować konto i wymusić zmianę. I można to zrobić post factum, tak? Czyli odziedziczywszy system już działający, można takie operacje robić. Można to trzymać jako skrót hasła.
Tu są pewne też zalety takie, że znowu można proste hasła wyszukać, to znaczy wymyślając proste hasła możemy ich haszy wyszukać w bazie i wtedy też te konta poblokować post factum. Natomiast no, wada jest taka, że to samo hasło ma ten sam hasz po prostu. I możemy stosować różne kombinacje, tak, login plus hasło, hasło plus sekret, hasło plus sul albo co tam sobie jeszcze wymyślicie. Należy też kilka słów o nomenklaturze, mianowicie sekret to jest coś, co jest wartością jakąś najlepiej losową, ale jest globalne dla aplikacji, a sul jest per rekord, per użytkownik. OWASP zaleca, żeby przechowywać na zasadzie takie sul plus skrót, soli plus hasła, tak? Czyli loginu tu nie dodajemy. No a sul jest dla każdego jest inna. Przy przechowywaniu haseł w bazie należy pamiętać o kodowaniu, żeby nie było takiej sytuacji, że po kolejnym upgrade'zie aplikacji ktoś coś zapomniał i jakby nikt się do aplikacji nie może zalogować, bo się encoding zmienił, nie wiadomo gdzie, na jaki i co z tym zrobić. Może to jest oczywiste, z mojej praktyki code review wynika, że nie bardzo. I też jest ciekawe, jaki wynik da w bajtach jakby hasło z polskimi znakami, na którym zrobimy get bytes. Tak? Jest to oczywiście dobrze opisane i udokumentowane, natomiast no, pytanie, ile osób wie tak od strzała. No i oczywiście tutaj mechanizmy odzyskiwania haseł, to trochę też rada dla użytkowników. Pytanie, czy na pytanie ulubiony samochód należy odpowiadać Ford czy Banan 15, czy jakieś tego typu głupie coś wpisywać. Jeśli byście implementowali takie mechanizmy, bo prawdopodobnie frameworka nie będziecie od nowa implementować, ale mechanizmy odzyskiwania haseł i owszem, no to dobra praktyka jest taka, żeby nowe hasło przesłać innym kanałem, e-mailem, SMS-em. Dobra praktyka jest taka, żeby w trakcie zmiany tego hasła konto blokować. Konto dopiero powinno być odblokowane przez tą formatkę, która służy do wprowadzenia nowego hasła i oczywiście kod odblokowujący powinien być jednorazowy, to znaczy nie było sytuacji takiej, że ktoś przechwyci ten kod i zmieni już zmienione hasło. Okej. I tu jest na przykład taki temat, o którym już wspominałem, to pewnie czasem spotykacie się w systemach, że w wyniku pewnych operacji, mimo że jesteście zalogowani, system znowu was prosi o login i hasło. I to właśnie wynika z tego, że jakby te krytyczne operacje powinny być zabezpieczone przed takimi atakami jak CSRF, podsłuchanie sesji czy jakieś inne przechwycenie klucza, tak żeby na przykład ktoś, kto przechwyci nasz klucz sesji, nie mógł zmienić nam na przykład, nie wiem, hasła albo nie mógł zmienić telefonu komórkowego w systemie. Możemy sobie wyobrazić taką sytuację, gdzie w źle zaimplementowanym systemie ktoś przechwytuje klucz sesji do naszej aplikacji bankowej, po czym zmienia numer telefonu, na którym są wysyłane hasła jednorazowe, no i wykonuje po prostu przelew. Więc jeśli to nie będzie w jakiś lepszy sposób uwierzytelniane, tak, czy za pomocą ponownego logowania, czy nawet dwóch operacji hasła SMS-owego znowu, no to może pojawić się problem. No to jest oczywista oczywistość, tak, żeby stosować szyfrowane metody komunikacji zabezpieczające przed, znaczy one jeśli są dobrze zrobione, zabezpieczają przed podsłuchaniem oczywiście i przed atakiem man in the middle, jeśli użytkownicy tylko mają ochotę zwracać uwagę na certyfikaty, jakie dostają. No i warto pamiętać o tym, żeby poprawnie używać HTTPS-a, żeby nie skłaniać też użytkowników do tego, że oni widzą, że to nasza aplikacja i tak działa w sposób taki sobie, że jest i tak samo podpisujący się certyfikat, więc jak ktoś im podłoży inny samo podpisujący się, no to też klikną, no bo zawsze tak klikali przecież.
Obsługa błędów. Jak się ma obsługa błędów do tego, o czym mówimy? No jak do każdego tak naprawdę innego ataku, jak do dobrych praktyk związanych z kodowaniem. Taki przykład. Jeśli próbujemy się zalogować do aplikacji i aplikacja nam odpowiada, czy jest błędny login, czy jest błędne hasło, to przy dostatecznie dużej ilości prób możemy sprawdzić, jakie loginy w systemie występują. Jak już mamy login, możemy próbować sprawdzić hasło. Jeśli aplikacja odpowiada czymkolwiek, nie udało ci się zalogować, spróbuj ponownie, albo w przypadku jakichś ataków na sesję, czy na jakieś inne miejsca, po prostu pojawia się jakiś uniwersalny kod błędu, a tak naprawdę właściwa informacja jest logowana do logu, no to atakującemu jest trudniej zrobić, trudniej zgadnąć, czy idzie dobrą ścieżką, dobrze próbuje, czy nie. No oczywiście tutaj się pojawia też problem taki, trochę niezwiązany z naszym tematem, ale który zawsze gdzieś tam występuje. Łatwość diagnostyki, a łatwość zapisu do logów, tak? Zawsze trzeba pamiętać, żeby te logi tworzyć takie, żeby one miały potem sens, bo co z tego, że nas ktoś atakuje? Wiemy, że nas ktoś atakuje, ale tak naprawdę wygenerowaliśmy takie logi, że nic z tego nie wiadomo i nic się z tym nie da zrobić. Istnieją mechanizmy utrudniające atak przed brute force. Co ciekawe, istnieją też w samych aplikacjach, nie tylko na jakichś tam firewallach i innych urządzeniach. No oczywiście silne hasła, tak? Jeśli hasła są w systemie, można by powiedzieć tak, że jeśli w całym systemie wszystkie hasła są silne, no to brute force'em się nie da włamać. Wszystkie hasła są tak silne, jak najsłabsze z nich. No więc tutaj odpowiednie reguły, których nie da się łatwo skompromitować, a które jednocześnie pozwalają tworzyć na rozsądne do zapamiętania hasła, są ważne. Do ważniejszych systemów można wprowadzać, do ważniejszych systemów operacji można wprowadzać hasła jednorazowe, hasła SMS-owe, takie tego typu mechanizmy. Wprowadzamy opóźnienie w odpowiedzi. Na przykład można zauważyć, jak się próbujemy logować gdzieś, nie wiem, do jakiegoś Linuxa i jak jest poprawne hasło, to wchodzi od razu, jak jest niepoprawne, to tak dziwnie konsola tak nic nie robi, dopiero wyświetla, że jest coś nie halo. To jest rozwiązanie już takie troszkę z pogranicza aplikacji webowych. No pytanie, ile oczywiście mamy czasu, jak ważna jest nasza aplikacja i czy jakby będzie możliwość taka, żeby rozpoznać IP kogoś, kto próbuje brute force'ować i jakoś to blokować. Przeważnie się to robi na jakichś urządzeniach, takich aktywnych firewallach, które poprzedzają serwery aplikacyjne, ale dla porządku też tutaj to wymieniam, że jest taka metoda. No i blokowanie kont przy nieudanych próbach logowania, też dość oczywiste. Tu jest taka ciekawostka, stosowanie nietypowych nazw kont, tak? Czyli żeby zgadnięcie czy znalezienie kont, które rzeczywiście istnieją w systemie, nie było trywialne. No i to często jest tak, że to na przykład w bankach widać, że nazwa login do konta to jest tam, nie wiem, w mBanku jest 8 cyfr, tak? Możemy ograniczać dostęp po IP. Czasem się to robi czasowo po prostu, bo widać, że atak skądś idzie i odcina się ich na jakiś czas i potem się przywraca jakby dostęp do systemu. Natomiast czasem jest też tak, że nasz system jest dostępny z jakiejś lokalizacji i nie potrzeba, żeby ktoś, nie wiem, z innych państw czy regionów się do tego logował, więc możemy jakby domyślnie to odciąć i tu już sobie pomóc. Zabezpieczenia na sesji. Gdzieś w literaturze pojawiło się, że powinno się stosować inny identyfikator sesji jak JSession ID. Ja osobiście nie widziałem, żeby ktoś to robił i tak trochę mi się wydaje, że to jest takie security through obscurity, tak? Czyli jeśli zamkniemy oczy, to znikniemy, tak? Co tak nie do końca działa.
Natomiast warte zauważenia jest tak, żeby identyfikator był dostatecznie długi i był losowy i nie przenosił żadnych informacji. Znaczy session ID nie służy do tego, żeby sobie tam coś zapisać i potem z tego odczytywać, tylko służy do tego, żeby był identyfikatorem sesji, więc powinno być, ilość kombinacji tego klucza powinna być znacząca. No i to, co wspominałem ileś tam slajdów do tyłu, w przypadku ataku, rodzajów ataków, no akceptujemy tylko znane identyfikatory. Jeśli jakiegoś identyfikatora nie znamy, to po prostu ignorujemy taki request. Powinno się zmieniać ID sesji przy zmianie poziomu dostępu do systemu, tak? Czyli jeśli podnosimy sobie poziom na przykład z niezalogowanego do zalogowanego, taki najprostszy przykład, to ten identyfikator powinien zostać wymieniony na inny. Timeout na sesji powinien istnieć. No i o szyfrowanych połączeniach już coś tam wspominałem. Jeśli byśmy stosowali cookie, no to zalecane atrybuty są takie, żeby były ciastka szyfrowane, znaczy dostępne tylko w połączeniach szyfrowanych, jeśli z takich korzystamy. Z atrybutem HTTP only, nie można ich wtedy odczytać JavaScriptem. No do odpowiedniej domeny to jest oczywiste i tutaj dla konkretnych ścieżek też jest ważne. No i nie chcemy ciasteczek, które jakby przeżywają wraz z przeglądarką, tak? Czyli zamykamy przeglądarkę, ciastko ginie, jakby ponowne jej otworzenie wymusza zalogowanie, bo ciastko z sesją nie istnieje, choć sesja na serwerze będzie istnieć nadal, bo skąd serwer ma wiedzieć, że ktoś zamknął przeglądarkę. I tak naprawdę to należy zaufać mechanizmom frameworków, których stosujecie i używać ich, bo często jakby mając czy Java Enterprise Edition, czy inne rozwiązania, implementowanie tam swoich lepszych pomysłów sprowadza się do tego, że mamy kilka dziur bezpieczeństwa. A co nie oznacza, że frameworków nie należy sprawdzać pod względem podatności, bo mimo tego, że to jest Java i tak dalej, jest fajnie, to podatności też występują. Najprościej się to sprawdza tak naprawdę wpisując wersję frameworka, którą używamy, czy serwera aplikacyjnego w Google i od razu z jakimś tam dopiskiem bugs albo backtrack albo security i od razu widzimy, czy są, czy nie ma. Jeśli są, należy zupgrade'ować. Tu tylko tak dla porządku, często aplikacje w tym aspekcie zabezpiecza się właśnie takimi systemami jak Intrusion Detection System, który wykrywa. Prevention System z kolei jeszcze jest na tyle aktywny, że może blokować. No i Web Application Firewall, tak? Czyli taki firewall, który jest świadomy protokołu HTTP i tego, co się w nim dzieje, w którym można jakieś reguły zaprogramować na wyższym poziomie niż TCP/IP i który coś z tym może robić, choćby generować powiadomienia, że coś się dzieje. Trzy można nazwać frameworki. Mamy tak Java Enterprise Edition, która co do zasady ma te wszystkie mechanizmy zaimplementowane, może z dokładnością do odzyskiwania haseł. Jeśli nie ma błędów bezpieczeństwa, no to wszystko jest, działa, wystarczy to wziąć i użyć. W Springu mamy taki wynalazek jak Spring Security, czyli taki jazz dla Springa tak naprawdę. Daje nam mechanizmy uwierzytelniania autoryzacji, zabezpiecza przed atakami na sesję, bo sesję z kolei dostajemy od kontenera, tak? I mamy coś takiego jak Apache Shiro. Szczerze mówiąc, nigdy tego nie używałem, napotkałem się na to przy przygotowywaniu tej prezentacji, no, który zajmuje się uwierzytelnianiem, autoryzacją, kryptografią, zarządzaniem sesją i ma jakieś jeszcze dodatkowe biblioteki, mechanizmy związane z tym tematem. Kilka dobrych praktyk z doświadczenia, może oczywistych, może nie, natomiast te praktyki są takie, że
ja się z tymi problemami spotkałem i to nie raz, a wręcz jakby momentami było to uwierające. Po pierwsze musimy podejść całościowo, tak? Super zrobiony mechanizm do przechowywania haseł w bazie danych nie powoduje, że nasza cała aplikacja jest bezpieczna. Może to jest oczywiste, ale w ferworze walki z aplikacją i jakby sprzeczek w kuchni na temat tego, co i jak szyfrować i czy MD5, czy SH1, czy może jakieś inne SH, czasem jakiś cross-site się przemyci tak naprawdę. Tak jak mówiłem, mechanizmy bibliotek, frameworków działają. Warto, należy ich używać, nie należy robić swoich lepszych, bo z reguły się to źle kończy. Należy zweryfikować, czy te mechanizmy nie mają jakiejś podatności. Tutaj koledzy, którzy testami penetracyjnymi się zajmują, często wspominają o tym, że aplikacje są dobrze napisane, a że włamali się na przykład przez Stratsa albo przez JDBC driver albo przez coś takiego. Code review, moim zdaniem dobry na wszystko, na to też, jeśli mamy odpowiednią osobę, która to robi albo przykładamy do tego odpowiednią wagę. Weryfikacja na serwerze, tak? Rzecz oczywista. Sam się spotkałem już chyba ze 2-3 razy z tym, że cały zespół deweloperski był bardzo zadowolony z siebie, bo sprawdzali w JavaScriptie, czy użytkownik jest zalogowany, czy nie, i wysyłali JavaScriptem flagę na serwer, że no jest zalogowany, tak? Jedynka to było, że jest zalogowany. No, wystarczyło jakby 10 minut i dowolny kod w Javie, żeby na przykład zenumerować wtedy bazę danych, nie będąc zalogowanym. Odpowiednie logowanie błędów i praca aplikacji, o tym już wspominałem. Warto sobie zapamiętać, żeby tak naprawdę błędy, które idą do użytkownika, nic nie znaczyły, a właściwe ich wyjaśnienie było w logach aplikacji. Należy pamiętać, że w aplikacjach może być więcej podatności i zabezpieczenie się tylko na to, o czym dzisiaj mówiłem, jest niewystarczające. Jeśli mamy taką możliwość, albo chęć, albo jedno i drugie, warto zwrócić uwagę, w jakiej infrastrukturze nasza aplikacja będzie pracować i czy ta infrastruktura daje nam odpowiednie mechanizmy też ochronne, które infrastruktura powinna dawać. Trochę linków, tak? Będą pewnie na stronie konferencji. Jakby nie trzeba ich teraz przepisywać, natomiast ważne, żeby zacząć od tego, co jest wyboldowane. Wbrew pozorom i wbrew jakby pierwszym 5-10 minutom, które są dość trudne z tą stroną, potem już idzie całkiem łatwo i wszystko jest dość dobrze wyjaśnione. Z mojej strony to tyle. Podziękowania dla kolegów, dla Aleksandra i Andrzeja, którzy pomogli mi w zrobieniu tej prezentacji. Pytanie, czy są jakieś pytania? Czy mamy jakieś pytania? Widzę, że wszyscy marzą, że after party, tak? Nie ma pytań. Dobra, to dziękujemy bardzo. Dziękuję również.